o tych świętach każdy zając pamięta. Do koszyczka zapakuje słodycze. Świąteczny prawie, że w stole. Bardzo miło widać wszystkie wasze twarze. Niektórych dawno nie widziałam. Myślę, że to grupa nam przeszkodziła w kontaktach. Natomiast teraz będziemy świętować Wielkanoc. Wprawdzie z wyprzedzeniem jak zwykle, ale myślę, że będzie przyjemnie. Chciałam powitać dzisiaj wszystkich, którzy przyszli. Również pana przewodniczącego naszego oddziału, Harasima. Witam. Bardzo gorąco chciałam powitać również naszych przyjaciół i artystów. Z panią Jurą będziecie kolejno się przedstawiać przed śpiewaniem, dobrze przed występem. Zresztą wszyscy doskonale was znamy, także ale to jest taką relacyjne, żeby było wiadomo, że nikomu nam się nie pomyliło, kto jest kto. Bardzo miło, że jesteście. Chciałam przede wszystkim jeszcze podziękować wam za to, za wkład pracy, żeby przygotować dzisiejsze spotkanie, bo dzięki waszej pracy to spotkanie jest takie właśnie miłe, sympatyczne, bogate i obfite. Muszę się pochwalić, że braliśmy udział w akcji Eko, tak chyba dobrze mówię. I tam dostaliśmy, ja byłam osobiście i była Augustyna Beczyńska. Dla oddziału zarobiliśmy wspólnie ze wszystkimi kołami jakieś pieniążki, chyba 9600 zł. Będzie to przeznaczone na kursy komputerowe i o tym już powiemy później. I pan przewodniczący chyba powie, tak? No i dokładnie. A ja chciałam życzyć wam święto Wielkiej Nocy, to czas potuchy i nadziei. To czas odradzania się naszej wiary w siłę. Życzę wszystkim, niech święta Wielkiej Nocy przyniosą nam pokój i wzajemną życzliwość. Niech staną się źródłem wzmacniania ducha w atmosferze domowego ciepła i życzliwości. Ale przede wszystkim życzę wam, aby Wielkanoc napełniła wasze serca radością i wiosennym optymizmem. Niech te święta będą pełne radosnych spotkań przy wielkanocnym stole, a śmigł, dymbus, niech wam sprawi pachnącą niespodziankę. Dzisiaj życzę smacznego i poproszę pana przewodniczącego o zabranie głosu. Dzień dobry Państwu. Ja dziękuję oczywiście za zaproszenie. Dziękuję bardzo na ręce tych, którzy prezentują lekcję Dom Kultury Zacisze, że nasze koło numer 5 może w tej pięknej sali odbyć to świąteczne spotkanie. Natomiast jeśli chodzi o te komunikaty, informacje, to myślę, że troszeczkę później to uczynię. Natomiast, ponieważ się tak, proszę Państwa, złożyło, że ja i dalej jak dzisiaj otrzymałem taki przepiękny wiersz, który właśnie mówi o co mi daje Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Autorkę zdradzę na końcu tego wiersza. Bardzo krótki, ale bardzo treściwy. W związku jesteśmy po to, aby nie gnuśnieć w samotnej chacie. Bywać z ludźmi, którzy mają jak my i czują w podobnym klimacie. Wśród swoich możesz swobodnie pożalić się, ponarzekać, wyciszyć, wypocząć, rozweselić i na najgorsze nie czekać. Tu spotkasz wielu przyjaciół, pomocnych w każdej potrzebie. Myj się za tym, co ty dasz dla związku, a nie co da związek dla ciebie. Słuchajcie, ten piękny wiersz, proponuję bramami go nagrodzić, napisała, ja się śmieję, że moja rodzina, bo Walentyna Harasimczuk z koła numer 3,
właśnie dzisiaj go otrzymałem i myślę, że ten wiersz będzie naszym takim mottem już na zawsze w oddziale rejonowym. Naszym środowisku. I jak powiedziałem, jeśli chodzi o inną prozę, informację, to później, bo po występie bach artystycznych. Natomiast ja oczywiście, jeśli chodzi o życzenia, to tradycyjnie życzę, żebyśmy byli zdrowi na święta i nie tylko na święta i po świętach, a każdy niech spędzi święta tak, jak po prostu sobie życzy, w takim gronie i w takiej atmosferze. A ponieważ tak się składa, że moja jedna z córek jest aktualnie na Śląsku, to ja wam przeczytam takie śląskie życzenia. O. Wielkanoc se fajno miejcie, do kościoła se zajrzyjcie, pomalujcie jajec sto, niech wam co zajączek do. Idźcie, co na stole leży, lijcie baby jak no leży. Jak wam zmierznie świętowanie, to legnijcie na tapczanie. Powiedzieć jeszcze właśnie tutaj. Pan przewodniczący wspomniał Walentynę Karasiejczuk. Nie wiem, czy wszyscy ją znacie, ale naprawdę to jest osobowość godna naśladowania, rzetelna, spokojna, bardzo, bardzo oddana temu, co robi i naprawdę przepięknie pisze. Także w tej chwili chyba już nie wiem, czy jest w związku, bo już poradziła sobie z bardzo, bardzo ciężką chorobą dzięki takim optymizmowi. Myślę, że i naszemu jakiemuś takiemu podejściu, wsparciu. I jak się tym przy tym wsparciu, to bardzo bym prosiła właśnie, żebyśmy się wspierali nawzajem, bo przechodzimy różne trudne chwile i to, o czym można porozmawiać i wyrzucić siebie, to myślę, że zawsze znajdziemy tutaj przychylną osobę, która nas wysłucha i zatrzyma to dla siebie, a jest nam łatwiej wtedy. Także o to apeluję, żebyśmy tworzyli taki zespół przyjazny dla siebie, i dla wszystkich, prawda? Żeby atmosfera była dobra. Ja nie narzekam, zawsze was chwalę, że jesteście wspaniali, dobrze zorganizowani i właśnie bardzo jestem z tego zadowolona. Myślę, że atmosfera jest w miarę dobra, powiem, żeby nie przesadzić. No i już na tym zakończę, nie będę przedłużała. Myślę, że... No, mam jej chyba koncert będzie, prawda? Żebyście mogli coś... Przeprosić. Zaproszę artystów, poproszę Julię, żeby zapowiedziała jednak. Ja bardzo lubię, jak pani mówi. Chociaż dwa słowa pani. Dzień dobry państwu. Jest nam bardzo miło, że znów jesteśmy razem z wami. I dzisiaj w naszym programie są pieśni wielkopostne, bo jest jeszcze Wielki Post i Wielkanocny. Jak zwykle zachęcamy do wspólnego śpiewania. Przeżywajmy te nadchodzące święta razem. Zapraszamy serdecznie. Wróć, synu, wróć, ojciec czeka.
Przeżywa Jezus mój.
ciężką walkę stoczył, wolę ojca przyjął sam. Tam na wzgórzu na Golgocie on wykonał Boży plan. Cichutko zaprasza Ciebie Bóg i popatrz, jak cierpiał tam wśród zgórz. On zbawić Cię chce, miłością się zwie, Pan Jezus kocha Cię. Cichutko zaprasza Ciebie Bóg i popatrz, jak cierpiał tam wśród zgórz. On zbawić Cię chce, miłością się zwie, Pan Jezus kocha Cię. Pan wypłaca dług.
tracą się od rano rąk. O, jak cenię ja stary ten krzyż, nim ratunek ludzkości jest dam. Gnę do niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan. Ale stary ten krzyż, tak zgardzony przez świat, swą ofiarą pociągnie. Zbawca i Pan stąpił z nieba tu sam, aby nieść na Golgotę ten krzyż. O, jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan. Lgnę do niego, a w niebie ten krzyż na korony zamieni mi Pan. Krwią zbroczony ten krzyż, lecz pomimo to w nim dziwne piękno wśród ran chwały śni. Bo na krzyżu tym Pan cierpiał męki i zmarł, aby wieczne zbawienie dać mi. O, jak cenię ja stary ten krzyż, w nim ratunek ludzkości jest dan. Lgnę do niego, a w niebie ten krzyż na koronę zamieni mi Pan. Na koronę zamieni mi Pan. Bądźmy więc weseli, jak w niebie anioły.
jestem i powiem tak na ręce pani Taity Załuskiej. Chciałem bardzo serdecznie podziękować za to, że nie ma takiego drugiego koła wśród 11 kół, żeby występy artystyczne przy takiej okazji były na takim poziomie. No oczywiście pani Julii Grekopatę również, a pani Gabrieli to chciałem szczególnie podziękować. Pani Gabrielo, pani mnie powaliła swoim śpiewem. No i oczywiście chcę powiedzieć, że kolega, bo ja też uwielbiam, zabrał mi taką ulubioną pieśń, ale lepiej stary Krzyż śpiewasz ode mnie. Gratuluję. Chodzi o to staruszeństwo? Tak chyba jesteście na jednakowym poziomie. Gabrieli, szczególnie ci, wszystkim bardzo dziękuję. A szczególnie właśnie naszej najmłodszej. Tak, Gabrieli. Ale może teraz przedstawię się. Właśnie zapomniałam przedstawić swoich solistów. To jest Alicja Miszało. Bożena Cichowska. Patrycja Wnęk. Tadeusz Kowalczyk. Tadeusz Bartłomińczyk. Alicja Kwasowiec. Krzysztof Połudzi. Wszystkim. Kochani, bardzo wam dziękuję serdecznie. Niestety nie mamy dla wszystkich upominków, ale dla ciebie, Jorgenio, znający świateczki. Bardzo podziękuję Julii, która musi przygotować koncert. Zapracowała się taki drobiazg, ale symboliczny. Julia! Wszystkim bardzo dziękuję. A teraz chciałabym, może zrobimy tak, że to jajeczko, ja przejdę do każdego, dobrze? Chciałabym się z wami podzielić tym jajkiem. Nie wiem, czy wystarczy nam czasu na całowanie, na życzenia, ale ja szybciutko aparat na nie. Dobrej kondycji, żebyście zawsze nas wysyłali i uświetniali nasze.
Aniu, zdrowia ci życzę, kochana. Ojcze, jak już się podzielił, chciał poniżej. Zdrowia ci, kochana. Jak to myślałam, że Ania się przytule do ciebie. Nie ma przytule, nie żartuję. Nie ma przytule. Przepraszam panią. To proszę zostawić. O, dziękuję. Ale sięga po twoje Wszystkiego dobrego.